W Mirsku szykuje się pierwsze letnie spotkanie z folklorem. To tytuł nowego wydarzenia, które odbędzie się w samym centrum miasta, tuż obok ratusza. Wedle zapewnień organizatorek, 22 czerwca od godziny 13 czekać tam będzie na wszystkich ludowa muzyka i domowe przysmaki. Będzie to wielka impreza, pierwszy raz organizowana na naszym Mirsku, takiej rangi na rynku w naszym Mirsku. Będzie występowało 9 zespołów folklorystycznych z terenu okolicznych gmin, jak i dalszych gmin. Myślimy, że to będzie piękna i słoneczna impreza, wesoła, pełna koloru, uśmiechu, pełna smakowitego jedzenia. Pierwsze letnie spotkanie z folklorem ma być taką małą galą izerską, która od lat była organizowana w gminie Mirsk. Cel imprezy jest głównie tym, że chcemy się spotkać z mieszkańcami, a jednocześnie chcemy się spotkać z zespołami, zaprzyjaźnionymi zespołami, które bardzo często nas zapraszają na swoje imprezy. My musieliśmy taką imprezę, w ogóle to chcieliśmy zorganizować taką imprezę, żeby też to coś było od nas. Jak żeśmy już postanowili zorganizować tą imprezę, udaliśmy się oczywiście przede wszystkim do naszego pana burmistrza miasta i gminy, pana Andrzeja Jasińskiego, żeby nas poparł i wsparł. Pan burmistrz bardzo chętnie zaangażował się i w ogóle to wsparł naszą inicjatywę. Oprócz dobrego jedzenia i jeszcze lepszej muzyki, organizatorki pierwszego letniego spotkania z folklorem chcą przygotować coś jeszcze. Ponieważ nasza impreza będzie tuż przed Nocą Świętojańską i poprosiliśmy zespoły, żeby one zrobiły te wianki i będziemy korowodem schodzić do rzeki na sam koniec i topić te wianki, rzucać je do wody, niech sobie płyną i w tym właśnie pożegnamy wiosnę, a przywitamy lato. Do zobaczenia 22 czerwca w centrum Mirska. Zapraszamy wszystkich serdecznie, przede wszystkim mieszkańców Mirska, okolicznych wsi, gmin, a także turystów.